Zapraszamy dzisiaj do Burgas, na rynek i w jego okolice. Niesamowita Bułgaria. I tak samo niesamowity rynek w Burgas. Naprawdę wybór jest bardzo duży. Widać, że jak produkty są też bardzo dobrej jakości. Jesteśmy pod wrażeniem. Jesteśmy przejazdem. Nie jesteśmy nastawieni na jakieś duże zakupy. A szkoda, bo z naszym podejściem zrobilibyśmy naprawdę duże zakupy. Ale że uciekamy właśnie przed deszczem ze świętego Wlaza i jesteśmy tak przejazdem. Chcemy zobaczyć ten słynny rynek, żeby ewentualnie w przyszłości wiedzieć, na co możemy liczyć, na co się możemy nastawić. Ale widać, że naprawdę niczego nam tu nie zabraknie. Wszystko można kupić świeże. No niesamowite, niesamowite. Wybór jest bardzo duży. Ceny są bardzo dobre. No i ta jakość, którą trudno jest w Europie tej bogatszej. Czy Polsce. Polska nie jest bogatszą Europą, ale niestety rolnictwo jest bardzo mocno skomercjalizowane. I to, co tutaj widzimy, no w Polsce jednak ta chemizacja jest na wyższym poziomie. Także rynek Burgas jest kapitalny. I tutaj mam chęć na czereśnie. No. A też są czereśnie? To chcesz? Napiszemy się. Dam się. Słodkie. Jest bardzo dobra cena na te czereśnie. Tam coś koło 1,5 kg kupimy w sumie finalnie. 1 kilo. A win. Tak, trzeba sobie przypominać troszkę. Nam się często myli. Na przykład potwierdzamy coś po islandzku, mówimy ja. Albo no, używamy liczebników angielskich. A w zasadzie pamiętamy jeszcze te rosyjskie ze szkoły podstawowej. Także toaleta kosztuje 1 lewa. Możemy zaokrąglić ten kilogram do 1,5 kilograma czereśni. Pogadaria. Bye. Bułgarzy są bardzo sympatyczni i naprawdę porozumiewanie się w Bułgarii nie nastręcza żadnych większych problemów. Bułgarzy
są na tyle życzliwi, że można się porozumieć po polsku. Jak ktoś zna troszkę rosyjski, to też to bardzo dużo pomaga. Po angielsku no też można próbować. Także ogólnie no czujemy się w tej Bułgarii jak u siebie, prawie. Prawie jeżeli chodzi o język, natomiast jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, o ludzi, atmosferę, to czujemy się nawet lepiej. Dole jest serem. Pan tu chcesz serem? Kaszkawał. Szuszkas jakiś jest. Szuszkas. Masz szuszkas? Szuszkas? A o czym ty mówisz? Nie. Szuszkas. A to będzie takie zimne jest wszystko i takie nieładnie to wygląda. Job. Jakawał. Tak jakby. A czy piś coś też? Nie. Chcesz, chcemy takie coś pospakować? No to weź. Dwa? Weź. Dwa? Bułgarskie uliczne jedzenie. Street food. Naprawdę kapitalne. Można to podzielić na jedzenie, które jest dobre tylko i to, które jest bardzo dobre. Nie ma niedobrego jedzenia. Naprawdę to pieczywo jest dużo lepsze jak w Polsce. Ja jestem po takiej diecie oczyszczającej i w zasadzie dopiero pierwszy raz w Bułgarii jem. Jakieś hotdogi są jeszcze. Pieczywo po 3 miesiącach. Aha, hamburgery są po 2,50, może każdy hamburger apce. Nie. Chcesz w razie? No to może później przyjdziemy. Bogadaria! Bogadaria! Gdzie idziecie? A gdzie idziemy? Jeszcze tutaj widzimy, że jest reklama restauracji, coś takiego w rodzaju baru mlecznego, bułgarskiego. I jeszcze cofamy się na rynek, żeby zobaczyć, nagrać to miejsce. W tej chwili no w żołądkach mamy tyle miejsca, ile mamy. W zasadzie brakuje nam tego miejsca, więc idziemy w zasadzie tylko po to, żeby to nagrać i zobaczyć, co jest. Cacka, to jest cacka. Pytasz, co to jest caca? A to ryba, tak, tak. Ale widać, że bar jest czysty, nawet tam ktoś je z tyłu, widać na stolikach. Ceny są przystępne, bardzo przystępne. No mówię, najważniejsze, że jest czysto. Fajne propozycje, ale my się śpieszymy do Sozopolu. Mówię przelotem tylko. Wpadliśmy. Trochę tak na wariata odwiedzamy ten rynek. No skusiliśmy się na czereśnie, no bo nie szło się nie skusić na czereśnie. Ale owoce można kapitalne. Aż serce boli, że człowiek tego nie kupuje. No ale mówię, no jest ciepło, coś może nie wygląda. Uciekałem przez tym deszczem do następnego kurortu bułgarskiego. No i nie mamy możliwości jakiejś lodówki w samochodzie, żebyśmy to mogli przetrzymać. A jak będziemy wracali, to ten prawdopodobnie rynek już będzie zamknięty. No i teraz zwiedzamy okolice rynku Burgas. Co rusz mamy street food. Co rusz, naprawdę. To jest tak kapitalne smaki. No, człowiek oczami je. A pizze takie co z tyłu jeszcze. Oczami je. I by spróbował to i tamto, ale no... Gdzie to zmieścić? Gdzie? Także chodzimy. Od czasu do czasu coś zjemy. Przy tym chodzeniu troszkę strawimy. I znowu coś tam kupimy. I w taki sposób zwiedzamy Burgas rynek i jego okolice. Tak jak mówiłem wcześniej, komunikacja z Bułgarami nie nastręcza żadnych problemów. Chcesz? Nie.
To nie jest żadna bariera językowa. A posmakować? Dość? Może później. No, tutaj właśnie deszcz nas złapał w Burgas. W świętym wlazie też pada. Ale w Sozopolu ma być ładnie. Także liczymy na to, że uda nam się złapać dobrą pogodę. A przy okazji nadplanowo zwiedzimy dodatkowy kurort. A z tego, co słyszeliśmy i zorientowaliśmy się, Sozopol jest bardzo ładnym miejscem. Także a tak wyszło akurat. Nie byliśmy pewni, czy będziemy mieli czas, żeby zajechać do Sozopola. Mamy bardzo krótki, ograniczony pobyt w Bułgarii. A tak się złożyło właśnie, że pogoda nas do tego zmusiła. No i fajnie się zdarzyło także. Tylko z serem jest z Eskimosem. No. Co rusz są jakieś budki, sklepiki z ulicznym jedzeniem. Jedzenie jest kapitalne, bardzo dobre. Mówię, jednemu smakuje średnio, tak powiedzmy, że dobrze, a drugie smakuje no bardzo dobrze, kapitalnie. Wszystko jest w zasadzie w Burgas, to jest takie dosyć duże miasto bułgarskie. Jest co do wielkości czwartym największym miastem w Bułgarii. Przed nim jest tylko Sofia, Plovdiv, Varna. Może tu coś posmakować, a później ci coś innego kupię lepszego. Ja to wiem najwyżej. Ale jeżeli ktoś chce jakiekolwiek zakupy zrobić w Burgas, no wszystko kupimy w Burgas. Starczy, dobre. Fajne klimatyczne miasto. A jak otworzę twoje? Dobra. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, tłumacząc cyryryce, no to jest specyficzna cyryryca bułgarska, nie rosyjska, to bardzo dużo nazw jest, że tak powiem, polskojęzyczne. Na przykład ryba ryba jest, tylko tyle, że napisana jest cyrylicą. Tak samo chleb na przykład, czy apteka, czy tu były meble niedaleko też, no dosłownie słowo w słowo polskie, z polskie wyrazy, polskoznaczne, tyle, że zapisane cyrylicą. Także naprawdę czujemy się bardzo dobrze w Bułgarii, nie czujemy jakiegoś dużego rozdźwięku kulturowego, a w zasadzie nawet czujemy się lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że okres, w którym teraz jesteśmy, to jest okres jeszcze przedurlopowy. No. Przed wysokim sezonem w zasadzie dopiero co zaczyna ktoś przyjeżdżać do Bułgarii nad morze, a jak oglądamy, czy tutaj w tych małych street foodach, czy w sklepach, wybór jest ogromny i wszystko jest świeże. Ta żywność, która jest przygotowana, wystawiona w ladach, wygląda bardzo dobrze. To widać, że jest codziennie zmieniane. Nie widać, żeby było coś obeschnięte, jakieś nieświeże, nie tak wyglądało. Także jak ktoś myśli, że w niskim sezonie jest mały ruch i coś tam by mogło być nieświeże, no to nie. Tylko masz zakuskę, zobacz, z jakimś wążkiem czy z czymś. Wybór jest olbrzymi. O, ciepło. I to wszystko smakuje bardzo dobrze. Może podgrzewane to jest, wiesz? Wygląda jeszcze lepiej. Dobra, Daria.
A ceny są naprawdę symboliczne w stosunku do naszych cen w Islandii i konkurencyjne co do cen polskich. Także potwierdzamy, że Bułgaria jest niesamowita. Tu jest ten kawałek pizzy, co przed chwilą mi żona kupiła. Może nie wygląda jakoś z fajerwerkami, ale smakuje bardzo dobrze. Wierzcie mi na słowo. Dobre? Proszę? Daj gryza, gryza. Jednego gryza, za chwilę drugiego i... Dobra, nie jest gruba. I już po kawałku. Masz jeszcze. Gryza tylko jeszcze. Dobrze, dobrze. Jakoś się podzielimy, to przynajmniej nie przytyjemy. Tak, wybór naprawdę jest duży wszystkiego w Bułgarii. Będziemy mieli jeszcze za chwilę drugi vlog z takiego bardziej miastowego, takich bardziej miastowych zakupów. Będziemy w centrum handlowym, troszkę właśnie druga strona tych zakupów, troszkę inaczej to będzie wyglądało, ale też bardzo fajnie, polecamy. Za chwileczkę drugi vlog, druga część, a to już w zasadzie dobiega końca. Zostaw komentarz. Zasubskrybuj kanał. Stronę słońca, którego tak brakuje na mnie. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's